Witajcie, moi kochani. Puste opakowania. Wiecie, co nadchodzi. Tak jak obiecałam, czuję się nieco lepiej. To jeszcze nie jest takie 100%, ale mogę już mówić bez takiego bardzo częstego kasłania. Na pewno jeszcze mi się zdarzy, ale postaram się to wszystko wycinać, żeby Wam nie przeszkadzać i żeby oglądało się Wam przyjemnie, a nie żebyście nie słuchali mojego ciągłego kasłania. Także, kochani, zaczynajmy, bo denko jest ogromne. Tutaj w tym koszyku mam tylko i wyłącznie produkty prysznicowe, tak to nazwijmy. Czyli to, co używam pod prysznicem, a także rzeczy do mycia rąk. Także sami widzicie, że jest tego sporo. Będzie też oczywiście część pielęgnacyjna, czyli kosmetyki, które używam do pielęgnacji twarzy. Będzie też część perfumeryjna albo zapachowa, bo to akurat te zapachy, które Wam pokażę, chyba nie były stricte perfumami, po prostu wodami zapachowymi. No i też będzie oczywiście pielęgnacja całego ciała, nie tylko mojego. I co jeszcze będzie? Aha, no i włosy. Jest też tutaj kilka takich włosowych spraw. No to zaczynamy, moi kochani. Postaram się zrobić to w miarę szybko, w miarę sprawnie. W tle będziecie też słyszeć młodego, bo jeszcze dzisiaj jest w domu, jeszcze ma wolne. Także tak, w tle słyszycie młodego. Jeżeli będziecie go słyszeć, mam nadzieję, że nam jakoś to specjalnie nie będzie przeszkadzało. A my zaczynamy nasze denko, które już było planowane no bardzo, 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 bardzo długo. Dlatego jest ono aż tak duże. I tak, moi kochani, zacznę od tego, co jest na samej górze. I na samej górze akurat takim trafem jest peeling do ciała. Peeling do ciała z Dove. Tutaj w Wielkiej Brytanii znalazłam dwie wersje tego peelingu. Drugą właśnie mam pod prysznicem, więc zobaczycie ją na pewno w kolejnym denku. I to jest, moi kochani, taka typowa pasta peelingująca. To nie jest żel. Tylko to jest w formie takiej pasty, no tutaj Wam już nic nie pokażę, bo jest dosłownie wyczyszczony, ale on pachnie bosko, owocowo, w taki bardzo delikatny sposób. Znaczy, zapach jest dość intensywny, ale nie jakiś taki, mam wrażenie, że jest taki owocowo-kremowy, o, w ten sposób Wam powiem. I to jest zapach właśnie owocu, granatu i shea butter. I pewnie przez ten shea butter, jakkolwiek byście chcieli to nazwać. Ja może będę wypowiadać z moim angielskim akcentem. Tutaj mówi się butter, czyli owoc granatu i masło shea, czy shea. Każdy wymawia to inaczej. I może przez to właśnie ten zapach jest taki owocowo, ale jednocześnie taki trochę kremowy. Więc tak, bardzo przyjemny peeling. Nieco specyficzny, on jest dość taki w uczuciu, jakby Wam to określić. Na pewno taki jest lekko tępy, co jest akurat dobre w przypadku peelingów. No bo peeling ma przede wszystkim ścierać na skórek, a nie po prostu ślizgać się po tej skórze. Ja bardzo nie lubię takich tych żelowych peelingów, które nie mają zbyt wielkich drobinek, bo one po prostu ślizgają się po skórze, one nie robią nic. Natomiast ten, z racji, że jest w formie pasty, jest nieco bardziej tępy. Drobinki są dość ostre, ale jakoś nie super ostre, nie podrażniło mi skóry. Może tak to Wam wytłumaczę. Więc jak dla mnie ten peeling jest na plus. Do tego stopnia, że, tak jak mówię, kupiłam już tą drugą wersję, która jest taka bardziej, to jest chyba mleczko ryżowe i bawełna albo coś w tym stylu. Coś z mleczkiem ryżowym, tak mi się przynajmniej kojarzy. Zapach jest bardzo delikatny, taki właśnie mleczny, bardzo taki, no delikatny, tak bym to nazwała. Także i mam już w zapasie jeszcze jeden ten o zapachu granata, ponieważ granatu? Ponieważ tak mi się bardzo spodobał ten peeling. Także jeden zużyłam, jeden pod prysznicem i jeden w zapasie. To chyba Wam powinno powiedzieć, jak bardzo lubię ten peeling. A muszę przyznać, że nie zawsze moja skóra zgadza się z kosmetykami Dove. Na przykład żele pod prysznic nie do końca mi odpowiadają, bo tak jakby lekko przesuszają moją skórę i są takie trochę, no nie wiem, pięknie pachną i w ogóle, ale
nie do końca u mnie się sprawdzają. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, ale po prostu wiem, kiedy coś mojej skórze nie odpowiada. Także to jest na takiej zasadzie. Mydła. Mydła do dłoni w większości, albo tutaj właściwie wszystkie w tym momencie, to są mydła z Avon. I pierwsze, moje ulubione, czyli Wild Strawberry Dreams. Tutaj jest napisane, że to jest truskawka z naturalnym jogurtem. Moim zdaniem i z tego, co tutaj, te Wild Strawberries na angielski, czy z angielskiego jakby to tłumaczyć, to White Strawberry to jest poziomka. I moim zdaniem tak właśnie pachnie ta linia. Czy to jest, czy mówimy tutaj o żelu poprysznic, bo kiedyś też miałam, zresztą tutaj jest też butelka, właśnie, zaraz go Wam pokażę. I tak samo mydła w płynie z tej serii, one pachną poziomkowo, poziomkowo-jogurtowo, tak moim zdaniem. Więc skąd się wzięła im ta truskawka, nie mam pojęcia, ale Wild Strawberries to jest poziomka i taki zapach to właśnie ma. Uwielbiam, zaraz Wam pokażę, bo o, mam tutaj dwie butelki, które zużyłam. Obydwie zużyłam do samego końca, to jest cudny zapach, jak dla mnie. Także na pewno jeszcze do tego zapachu powrócę. Dalej mam coś, co było nowością na jesień, o ile dobrze pamiętam. I jest to Cherry Bomb, zapach Cherry Bomb. Też był fajny, to jest Sour Cherry, czyli wiśnia, bo w Anglii rozróżnia się wiśnie i czereśnie jako właśnie Sour Cherry to jest wiśnia, a Sweet Cherry to czereśnia. Tak jest rozróżniana w języku angielskim. Dalej też Harmony, jeden też z moich ulubionych zapachów, bardzo delikatny, lekko owocowo-kwiatowy, ponieważ to jest konwalia z jabłuszkiem. Przepiękny zapach. Jeżeli lubicie coś takiego właśnie bardziej delikatnego, ale nadal kwiatowego, to to jest przecudny zapach. I kolejne mydło, wszystkie są z tej serii Senses, to jest Pure. I Pure, moi kochani, to jest ten taki bardzo delikatny zapach, taki wodno-bambusowy, on jest chyba... A to jest białe piżmo i zapach bambusa, o tak. Przepiękny zapach, bardzo delikatny, bardzo nieofensywny, więc jeżeli nie lubicie mocnych zapachów, jeżeli lubicie coś takiego właśnie bardzo naturalnego, to to Pure jest dla Was, moim zdaniem, chyba idealnym wyborem, ponieważ, tak jak mówię, nie zawiera ani zapachu kwiatowego, ani zapachu jakiegoś takiego typowo owocowego. To jest piżmo i bambus i to po prostu samo z siebie ma taki no bardzo delikatny, taki, mnie się to właśnie kojarzy z takim jakimś bardzo kremowym zapachem, w sensie takim, że krem na przykład jak pielęgnacja czasami do twarzy pachnie dość podobnie, także to jest taki moim zdaniem najbardziej nieofensywny i delikatny zapach. Z tej serii też mam żel pod prysznic, nie żel pod blur, wróćcie. Z tej serii miałam też płyn do kąpieli. Przepraszam, ale staram się, wiem, że to będzie duże denko i że to będzie długie wideo i staram się, wiecie, skrócić trochę to moje bablanie, przez co wyprzedzam moje słowa wyprzedzają myślenie, niestety. To, co mózg sobie pomyśli, usta najpierw wyplują, także wybaczcie mi dzisiaj. Także Pure, ale płyn do kąpieli. Bardzo fajny, bardzo dobrze mi się sprawdził. Zapach identycznie taki sam jak mydła w płynie. Także tutaj nie ma żadnej różnicy. Kąpiele bardzo mi się podobały w tym, bo ja po prostu lubię takie delikatne zapachy. Zwłaszcza na lato, kiedy chcecie się poczuć odświeżeni, ale nie przesadnie pachnący czymkolwiek. Także moim zdaniem tak to się sprawdziło. Jeśli tutaj pociągnijmy dalej te mydła w płynie, bo to tak wtedy skończymy to jakoś sensownie. Mam też dwa mydła w płynie z tej serii Avon Essence, ale jak ja to mówię, w tej takiej bardziej ekskluzywnej odsłonie. To są mydła, które są nieco droższe od tych Senses. Senses są zazwyczaj po funta, funta 25 bodajże. Czasami te Avon Essence, żeby Wam nie skłamać, jeżeli pomyliłam się, to się poprawię na ekranie, ale tak chodzi mi po głowie, że są po 2,75 w katalogu. Ja kupiłam dwa, dostępne są trzy, także miałam dwa z trzech. I ja miałam Lemongrass and Coconut, czyli
trawę cytrynową z kokosem, a tutaj mam lavender and ginger, czyli lawenda z imbirem. I powiem Wam, że obydwa bardzo mi się podobały. Obydwa nawet podobały się bardzo młodemu. Zawsze mówił, że mamu, jak to ładnie pachnie. Bałam się, że lawenda będzie dla niego zbyt intensywna, bo nie każdy lawendę lubi, ale w połączeniu z imbirem miała taki właśnie kwiatowo świeży zapach, taki cytrusowo świeży, ale nie w taki sposób, no zresztą wiecie, jak imbir pachnie, co tutaj Wam będę dużo tłumaczyć. Ale tak, to jest taki bardzo świeży, lawendowy zapach. Polecam dla tych, którzy bardzo lubią lawendę, ale nie lubią, kiedy ta lawenda jest taka bardzo przytłaczająca, to jest naprawdę idealne połączenie tych dwóch zapachów. Ten był też bardzo przyjemny, jeżeli lubicie kokos, lubicie trawę cytrynową, to też jest znowu takie właśnie połączenie bardzo świeże, no bo tak jak trawa cytrynowa ma też taką właśnie tą cytrusową, świeżą nutkę, a kokos taki jest bardzo stonowany, ale ciepły, lekko słodki, także naprawdę obydwa te warianty godne polecenia. Natomiast szczerze Wam powiem, one mają po 195 ml, czyli mniej niż te, bo te mają po 250, więc macie tutaj o 55 ml mniej, a cena jest wyższa. Więc te to są takie, może dla tych osób, które szukają czegoś innego, takich trochę nietuzinkowych zapachów. O, to jest taki trochę bardziej luksusowy produkt niż te. Ale jeżeli chodzi o na przykład mycie i jak skóra i w ogóle po tych mydłach, tak samo jak po tych Senses. Także wiecie, jeżeli chcecie wydać trochę więcej, to jak najbardziej, a jeżeli szukacie po prostu zwykłego, w miarę taniego i w miarę dobrego mydła, to te Senses z pewnością się Wam też spodobają. Zwłaszcza te wersje kremowe, czyli na przykład tutaj ta Harmony, ta jest w wersji kremowej. Tak samo ten właśnie, to Wild Strawberry, to też jest w wersji kremowej i moim zdaniem te wersje kremowe są nieco delikatniejsze, nieco lepsze dla skóry. Przynajmniej w moim przypadku. I to tyle, jeśli chodzi o ręce. Teraz już mi zostały tylko i wyłącznie żele pod prysznic. No to jedziemy. Ten, o którym już wspomniałam, żele pod prysznic właśnie z tej serii Wild Strawberry Dreams. Przepiękny, zapach cudowny. Świetnie mi się go używało latem, bo to z tego co pamiętam, to ja go miałam i używałam latem. Dalej oczywiście też jeden z moich ulubionych Avon Senses kremowych żeli, to jest Precious Shower Oils. I ja nie jestem do końca pewna, czy one nadal w katalogu są, bo ja ich chyba ostatnio nie widziałam. Chyba, że po prostu nie szukałam i nie patrzyłam. Ale jak będę robić przegląd katalogu dla Was, to zwrócę uwagę, czy one jeszcze są. Bo takie mam wrażenie, że coś się z nimi stało. To był Scarlet Rose and Patchouli, czyli czerwona róża i patchouli. Bardzo ładny zapach. Polecam Wam też ten drugi, który był. To była biała orchidea chyba i brzoskwinia, czy coś takiego, z tego co pamiętam. Obydwa piękne zapachy, ładnie też się mi ich używało. Kolejny żel pod prysznic, jaki mam, to już nie Avon. Ten kupiłam trochę z potrzeby, znaczy na, że tak, w 90% kupiłam go z potrzeby, w 10% kupiłam go dlatego, że chciałam po prostu wypróbować coś innego niż Avon. Ale faktem jest, że żel mi się pod prysznic wtedy kończył, więc kupiłam sobie ten. Z niego byłam tak zadowolona, powiedziałabym w 60-80%, bo tutaj jest napisane, to jest Biom Protect Dermo. I tutaj jest napisane, że on jest taki dla bardzo, bardzo, bardzo suchej skóry, co mi się podobało, bo było kilka rodzajów na półce z tej firmy Sanex. Ale zdecydowałam się na ten, ponieważ właśnie tutaj było napisane, że on jest głęboko nawilżający dla bardzo suchej skóry. Co jest na plus, to, że on nie zawiera żadnych siarczanów. Także jest fajny i to miała to być wersja kremowa. Także to mi się spodobało, że taki kremowy żel pod prysznic, ja bardzo lubię takie właśnie formuły, zwłaszcza na zimę. Tutaj też była informacja, że on tak jakby wzmacnia barierę ochronną skóry, przez co właśnie głębiej ją nawilża i tą wilgoć zatrzymuje.
Czy tak było? Wątpię, chociaż nie wysuszył mi skóry, ale też jej super jakoś nienawilżył. Zaraz Wam pokażę inne, które w tym względzie lepiej mi się sprawdziły. Także ok. To jest ogromna butelka, zresztą tak jak widzicie do mojej głowy, to jest ogromna butelka. 415 ml. Tu aż było, czyli prawie podwójna, bo normalne chyba te żele, zaczekajcie, tak, 250 ml normalne żele. Także prawie, że podwójna ilość za bardzo przystępną cenę 2 funtów. Także ok. Można spróbować, tak Wam powiem. A kolejny żel Avon Mango Bay i powiem Wam, że tutaj trochę użyłam pod prysznic, a resztę zużyłam do mycia rąk, bo mi się ten zapach bardzo nie podobał. On jest taki, to jest mango, to ja myślałam, że to będzie bardziej słodkie, bardziej takie ananasowe, bo to miał być tropikalne mango z ananasem. Ale jak dla mnie, to mango pachnie tak bardzo ziemiście, tak bardzo... Tu nie ma żadnej słodyczy w tym zapachu. To jest typowe mango, mango, takie jakbyście owoc mango kupili, przynieśli ze sklepu, rozkroili, to on tak będzie pachniał. I ja osobiście za tym zapachem nie przepadam. Nie lubię mango, nie, takiego samego mango jako owocu. Nie mam nic przeciwko mango na przykład w jogurtach, czy nie mam też nic przeciwko ogólnie zapachowi mango w kosmetykach, bo zazwyczaj to mango w kosmetykach pachnie dość słodko. Czyli tak bardziej przyjemnie, może w ten sposób. Natomiast to nie. Jeżeli też lubicie właśnie takie słodkawo-owocowe zapachy, to nie polecam. Nie. Kompletnie nie to, czego się spodziewałam. I teraz przejdźmy... A, jeszcze pokażę Wam takie trochę inne prysznicowe wynalazki, które z tego co wiem pojawiły się tylko jeden raz w Polsce i tylko jeden raz tutaj w Wielkiej Brytanii, czy w Anglii. Nie wiem dlaczego, one były tylko w jednym katalogu, już raz Wam nie powiem, czy to był katalog na wrzesień, czy na sierpień, czy na wrzesień. Mam wrażenie, że któryś z tych. I one też pojawiły się o jeden katalog wcześniej chyba u Was w Polsce. I dużo osób mi pisało, że chciało sobie zamówić w kolejnym katalogu i już czary mary zniknęły. I tak samo było też u nas. Byłam bardzo ciekawa, czy u nas będą one na dłuższy czas, ale nie. To był taki, nie wiem, taka wyprzedaż jednorazowa. Ale były normalnie w katalogu. To się rzadko zdarza, żeby coś pojawiło się w katalogu tylko i wyłącznie jeden raz. To jest naprawdę taki dość duży ewenement. Jeżeli już nawet te edycje limitowane, to pojawiają się zazwyczaj od 2 do 3 razy. Czyli w 2 lub 3 katalogach. A to ani nie było oznaczone jako edycja limitowana, ani nie było żadnej informacji, że nie wiem, że jest to jakaś seria wyprzedażowa. Ono było w normalnej cenie w katalogu, ale tylko i wyłącznie raz dostępne. Także okej. To są, bo ja zamówiłam 2 i one w Polsce chyba też były dostępne, właśnie 2 kosmetyki. Jeden to była właśnie pianka, którą Wam pokazuję, pianka pod prysznic, a drugi, który nadal mam pod prysznicem, który właśnie kończę, to jest peeling, taki żelowy peeling. I one były dopasowane zapachami właśnie do tych wód z collection, z serii collection. Ta jest Let's Shine, ta druga jest, nie wiem, wpiszę na ekranie, bo nie pamiętam nazwy. I ja mam tą wodę, która właśnie jest niby dopasowana zapachem do tego peelingu, który mam pod prysznicem właśnie, ale powiem Wam szczerze, że zapach tego peelingu nie do końca oddaje zapach tej wody. Nie wiem, jak tutaj by było z tym, no bo tej wody nigdy nie wąchałam. Natomiast pianka miała bardzo taki rześki, cytrusowy zapach. Ja zazwyczaj nie przepadam za takimi, ale tutaj akurat nie było to zbyt ofensywne, także było ok. Natomiast produkt był bardzo, bardzo mało wydajny. Ta cała butelka, która ma 150 ml, wystarczyła mi dosłownie na chyba... 7, może 8 użyć pod prysznicem, czy tak używam jej z tydzień. I się skończyła.
Pianka, sama pianka, która wychodzi, jest bardzo rzadka. To nie jest taka sztywna piana, tylko po prostu taka no, miękka pianka, która nie jest zbyt wydajna. Trzeba no, wypompować tego może z 5-6 razy na gąbkę, żeby to coś się pieniło. Także tak jak mówię, no bardzo to było niewydajne. Kosztowało mnie chyba 3,50, o ile pamiętam. No już Wam nie sprawdzę, bo w katalogu jest niedostępne, więc nie wiem, ale myślę, że to tak mogło być. Coś, co mogę Wam polecić z Avon, to te nowe żele, kremowe żele z serii Senses. Ja mam dwa, tak jak widzicie, dostępne są trzy. Trzy różne zapachy. Te moim zdaniem są najlepsze. To jest, tutaj mieliśmy kokos i malinę. A tutaj jest mleczko, chciałam powiedzieć ryżowe, ale nie, oat, czyli owsiane. Mleczko owsiane i haber. Ten był lekko różowy, ten był lekko niebieski w kolorze. Nic szalonego, to nie są jakieś neonowe kolory, to takie były perłowe, delikatne zabarwienia. Ale tutaj kolor akurat, no nie wiem, mnie to tam nie robi różnicy, ale jeszcze w butelce, jak tak na dnie, to widać taki delikatnie różowy kolor. Ten jest bardzo słodki, bardzo kokosowy i faktycznie gdzieś tam przewija się ta malina i mnie to na przykład pachnie takim, taką owsianką owocową trochę. Nie wiem dlaczego, bo to jest z owsa, ale to ma taki zapach trochę, taki bardzo słodki, bardzo właśnie malinowy. Podczas kiedy ten ma też taki delikatnie słodkawy, słodkawą nutę gdzieś tam, ale on jest przede wszystkim, znaczy przede wszystkim, może to źle powiedziane, ale on jest bardziej kwiatowy, moim zdaniem. Tutaj faktycznie dość też wybija się to mleczko owsiane, gdzie to jest taki też bardzo kremowy, ale lekko kwiatowy zapach i ten mi bardziej odpowiada od tego. Tutaj bardzo też właśnie mówię, wybijał się ten kokos. Ja kokos lubię, ale nie jestem ogromną fanką kokosu. Więc jak dla mnie, z pewnością powrócę do tego niebieskiego, ale ten różowy też jest godny polecenia, jeśli chodzi o zapach, jeśli chodzi o konsystencję, produkty bardzo kremowe, bardzo nawilżające skórę, bardzo przyjemne, niezwykle komfortowe, zostawiały piękny zapach na skórze, dość wydajne, bo pienią się całkiem przyjemnie, tak jak mówię, to jest dość gęsty, krem, taki kremowy produkt, więc tutaj jak najbardziej kciuki w górę. I ostatnia rzecz takich produktów prysznicowych, to dostałam na prezent w zeszłym roku pod choinkę, na gwiazdkę, w takim zestawie z, tam jest chyba balsam do ciała, tak mi się przynajmniej wydaje, w takiej czerwonej butelce. To mi bardzo kojarzyło się, jeśli chodzi o szatę graficzną, z produktami firmy Soap & Glory. Jeżeli mieszkacie tutaj w Anglii, bo one są tutaj bardzo popularne w Anglii, nie wiem czy są nawet dostępne w Polsce, tak prawdę mówiąc, Soap & Glory, ale jeżeli mieszkacie i kiedyś widzieliście Soap & Glory, to wiecie, że one mają właśnie bardzo taką szatę graficzną z takich lat, nie wiem, to są 50., 60., właśnie te panie pin-up, które mają właśnie tak w taki charakterystyczny sposób ułożone włosy, zrobiony makijaż właśnie na takie lata, tak mi się wydaje, że to są chyba 50., 40. może? Nie, 50 chyba, bo to jakoś tak zaraz powojenne czasy pin-up, tak, przynajmniej tak w mojej głowie, ale oczywiście poprawię się tutaj na ekranie. Natomiast to jest produkt, który jest, tak mi się wydaje, zaraz Wam powiem, brand, bo przez w pewnym momencie wydawało mi się, że to jest linia produkowana dla sklepów Sainsbury's, ale tutaj nie ma takiej informacji. Więc domyślam się, że to jest taka firma sama w sobie, tylko że sprzedawana jest ona właśnie w Sainsbury. Nazywa się Dirty Works, tutaj ten, tutaj w górnym rogu. I to jest Crème de la Crème. To jest kremowy żel pod prysznic. I on pachnie bosko. Ja sobie teraz kupiłam z półki taki podobny, ale wydaje mi się, że on trochę inaczej pachnie. Ten mi się bardzo podobał zapach. To jest w ogóle zapach makadami i olejku arganowego, gdzie ja makadamia, zazwyczaj jeżeli coś pachnie w taki właśnie sposób jak orzechy makadamia, to mnie to jakoś specjalnie nie przekonuje. To tutaj ten zapach jest bardzo rześki, znaczy bardzo rześki, taki, nie wiem jak to opisać, ale mnie się to kojarzy trochę z takim
żelem pod prysznic Nivea. Nivea Soft on się chyba nazywa. I to ma taki zapach właśnie lekko kremowy, lekko taki rzeźko kwiatowy, tak ciężko mi to określić. Ale no tutaj nie zgadłabym w życiu, że tutaj jest gdzieś makadamia. Absolutnie. To nie pachnie jak makadamia. Ale właśnie tutaj jest też, zawiera aloes. Także może to ten aloes daje mu taki świeży, taki roślinny trochę zapach, taki, no nie wiem, nie wiem. W każdym razie zapach jest piękny, nie wiem jak go mam wam go określić. I sam żel bardzo dobrze mi się sprawdził. Znowu kremowy, gęsty, pięknie się pieni i pięknie nawilża skórę. Także nie zostawia jej wysuszonej i super też skóra pachnie. Bardzo mi się spodoba. I to, wiecie co, ja sobie tak myślę, kochani, bo tak patrzę, że nagrywam już przez ponad 20 minut, więc umówmy się, że ja podzielę to denko na dwie części, ponieważ znowu mam taką dość sporą grupę kosmetyków, które chciałabym Wam pokazać i to będzie po prostu za długie, za nudne, więc tak, pierwsza część denka za nami, zakończę tutaj na tym. I postaram się drugą część wstawić w miarę szybko, żeby to też nie było takie rozległe w czasie, żebyście za długo nie musieli czekać. Druga część będzie zawierała, tak jak już wspomniałam, kosmetyki do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji włosów, do pielęgnacji całego ciała, a także no, różne inne, też i zapachowe rzeczy, także to takie będzie trochę taki miks wszystkiego. Czyli wszystkie pozostałe produkty z denka generalnie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co używałam do twarzy, ciała i włosów, zapraszam Was na część drugą. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki. Mua.